A tym razem w loży radiowej gościmy prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego. Dzień dobry panie prezydencie, jak nastrój? Dzień dobry, witam serdecznie. No. Bardzo optymistyczny, bardzo. Nie wybiera się pan na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, specjalnie pan po to przyjechał i mimo to wraca pan do Opola. Tak, no bo jak usłyszeliśmy rozporządzenie w sprawie zmian granic zostało opublikowane, więc myślę, że w tej chwili już jest po dyskusji na ten temat i, i trudno by teraz było uczestniczyć w rozmowie, która była taką rozmową pozorowaną, tak? no bo wspierać się o to, co już jest przesądzone bez sensu. Był Pan zaskoczony tą decyzją rządową, tak szybko podjętą? Byłem zaskoczony tym rzeczywiście, że to się odbyło wczoraj, bo tak jak mówię, przyjechałem do Warszawy i był pewien kalendarz wydarzeń. Natomiast nie byłem zaskoczony w tym sensie, że oczywiście od wielu miesięcy czekaliśmy na decyzję w tej sprawie. Lipiec się powoli kończy i siłą rzeczy te posiedzenia Rady Ministrów nie odbywają się codziennie, więc kiedyś ta decyzja musiała zapaść. Panie prezydencie, protestujący mówią, że to kpina z demokracji, że kolejny raz ignoruje się ich, ogłaszając w ten sposób decyzję o powiększeniu Opola. Znaczy, to zostało ogłoszone w zwyczajowy sposób, jak wszystkie inne decyzje tego typu podejmowane przez Radę Ministrów, czyli rozporządzeniem i informacją rzecznika rządu. Natomiast myślę, że jakakolwiek forma ogłoszenia tego by nie była, to i tak byłyby głosy o kpinie z demokracji. Przeciwnicy zmian granic Opola odrzucali jakąkolwiek alternatywę. Ktokolwiek miał inne zdanie był natychmiast atakowany, hejtowany, począwszy od polskich mediów, poprzez naukowców, poprzez postronne osoby, które po prostu wypowiadały swój sąd na ten temat, więc nie można się było niczego innego spodziewać. Panie prezydencie, czy to już jest koniec tematu, bo protestujący zapowiadają, że nie odpuszczą, nie pogodzą się z tym tak łatwo? Nie jest na pewno koniec tematu, bo przed miastem wielkie wyzwanie integracji tych ludzi i absolutnie zamierzamy ich przekonać do tego, że warto być Opolaninem, bo jeszcze raz chcę podkreślić: zmiana polega na tym, że ktoś stanie się mieszkańcem Opola i naprawdę trudno mi zrozumieć, dlaczego to jest jakiś taki wielki kłopot, dlaczego to jest dla kogoś jakieś takie wielkie obciążenie, kiedy zostaną ci sami sąsiedzi, te same podwórka. To jest zmiana praktycznie niezauważalna dla wiele osób, będzie taką zmianą, i stąd też prawo podchodzi do tej kwestii tak, jak podchodzi. Jest decyzja Rady Ministrów i uważam, że w państwie prawa trzeba ją szanować. Ja jednak jeszcze wrócę do ogłoszenia tej decyzji, ponieważ protestujący w rozmowie z nami mówią o tym, że spodziewali się, że o tym, że pole będzie większe czy nie, mieli dowiedzieć się podczas dzisiejszego posiedzenia komisji wspólnej, dlatego też dzisiaj przyjechali do Warszawy. Nie, to, to wynika z, z niewiedzy albo z niedoinformowania. Decyzje w, w sprawie zmian granic miasta czy dowolnego samorządu podejmuje Rada Ministrów. To się nie odbywa na komisji wspólnej e, rządu czy samorządu, bo to jest tylko organ doradczy. Tak jak komisje w gminie, one debatują, ale spotkanie i podjęcie decyzji jest na Radzie Gminy. I tak samo w tym wypadku organem zmieniającym, decydującym o tych zmianach jest Rada Ministrów i robi to w drodze rozporządzenia. Jest to wszystko opisane w Konstytucji, w ustawach, zgodne z prawem. Czyli teraz czas na takie swego rodzaju negocjacje, dogadywanie się z gminami na temat tego, jak ewentualnie zrekompensować im bo także gminom te straty, które poniosły, tak? No to jest scenariusz możliwy, natomiast oczywiście zapowiedzi tego, że ktoś się uda do lasu i będzie protestował albo będzie palił opony, jakby przeczą temu scenariuszu. Ze strony Opola, ze strony władz miasta jest otwartość, gotowość, tak jak w poprzednich paru miesiącach, do tego, żeby rozmawiać, myśleć o rekompensatach, o przejęciu niektórych zadań, o połączeniu pewnych funkcji, o zwiększeniu czasami zaangażowania w niektóre zadania realizowane przez miasto. Od początku o tym mówimy, że rozmowa jest lepsza, lepszym sposobem działania niż bunt, niż krzyk, niż hejt, niż nienawiść. A o jakich rekompensatach Pan myśli? składaliśmy propozycję dotyczącą wysokości podatku i nowi mieszkańcy Opola będą mieć podatek od nieruchomości najniższy z tych stawek, które obowiązują w gminach, więc żaden nowy mieszkaniec Opola nie odczuje zmiany podatku, co najwyżej w sposób taki, że będzie ona niższa. Mówiliśmy również o tym, że jesteśmy gotowi otwarci opłacić Janosikowe, które gmina Dobrzeń Wielki przez najbliższe dwa lata będzie płaciła, bo to patologiczna sytuacja. Gmina była tak bogata, że wpłacała pieniądze do budżetu państwa i te pieniądze zamiast zostać na Opolszczyźnie w gminie Popielów, w gminie Łubniany, które też czują efekt elektrowni, to te pieniądze szły gdzieś do Warszawy, z Warszawy trafiały na Warmię i Mazury, czy Podkarpacie. Więc my to Janosikowe będziemy oczywiście Dobrzeniowi finansować. Pytanie, czy inne wydatki również? To się ustala przy stole do rozmów. Żeby propozycję zrealizować najpierw trzeba się spotkać z przedstawicielami okolicznych gmin. Jak pan zamierza to zrobić? Jak umówić się na to spotkanie? Bo chyba z tym będzie problem. Działa od paru tygodni, zresztą zgodnie z propozycją, mediator sądowy, fachowiec niezależny, który próbuje przekonać te gminy do rozmowy. Myślę, że jak padną emocje za kilka, kilkanaście godzin, może troszeczkę więcej, to będzie czas na przemyślenie jak się w nowej sytuacji odnaleźć. Bo czy Wiśniewski będzie prezydentem, czy nie będzie? Będzie prezydentem, zmiana granic się dokonała i mieszkańcy, przez kolejne lat, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, w, w takiej sytuacji będą musieli żyć. I, I lepiej się do tego dostosować, czy lepiej się w, w to zaangażować, żeby tą sytuację ułożyć, niż siedzieć zamkniętym w lesie i udawać, że się nic nie stało. Czyli co, panie prezydencie, tak na koniec. Dzisiaj w Polskim Ratuszu szampan nie wolno pić alkoholu w urzędach publicznych. Natomiast na pewno chciałem i podziękować tym osobom, które zaangażowane były w ratuszu za ten wielki projekt. Tym, które trzymały kciuki wielu opolanom, którzy mimo wszystko, mimo złych głosów i, i, i hejtu zachęcali i mówili, że trzymają kciuki. Chciałbym po, podziękować również panu ministrowi Jakiemu, który bardzo wiele zrobił dla, dla tego, żeby to się skutecznie odbyło. Również przewodniczącemu Rady Marcinowi Ociepie, który też ma Swoją wielką cegiełkę w całym przedsięwzięciu. No i mam nadzieję, że wszyscy będziemy świętować. Zobaczymy w jaki sposób. A co pan powie osobom, które przyjechały dzisiaj do Warszawy? Że Opole bardzo na nich liczy, że będziemy dumni, jeżeli będą chcieli być Opolanami i wszystkie ulgi, wszystkie przywileje, jakie wynikają z tego, że jest się Opolaninem, również do nich będą adresowane, również będą mogli z nich korzystać. Gościem dzisiejszej loży radiowej był prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.